Siemanko kolejny. Jeszcze raz. Siemanko kochani. Kurwa, no nie mogę się wysławić. Siemanko kochani, kolejnego pięknego dnia. Znaczy pochmurna jest ogólnie taka pogoda na zwiedzanie. Wczoraj mieliśmy plan zostać na tym kempingu dłużej, bo to co wam powiedziałam, a co tu jest, to jest kropla w morzu, bo tu jeszcze są boiska do siatkówki, koszykówki, nogi, basen, po prostu stragany takie jak w centrum miast, no po prostu pło, można sobie wynajmować te rowerki, wiecie, takie wodne, skutery, to paralotnią lot, no po prostu wszystko, czego dusza zapragnie, tak naprawdę można tu spędzić tydzień i się nie nudzić. I zapłaciłam 193 kuny, mamy rachunek, 193 kuny, czyli teoretycznie te 23 euro. Mam przynajmniej taką nadzieję, bo jestem słaba w przeliczeniu kun na euro. Ledwie mi to idzie na złotówki, bardzo ledwie. Teraz jedziemy do Poreci, także pokażemy wam Poreć. A co dalej, to się zobaczy. Ja wam pokażę, co w bucie znalazłem. Piotrek pokaże wam, co w bucie znalazłem. Jak on mi to pokazał, mówię, na chuj mi ty mi to pokazałeś. Jezu kochany, teraz będę miała takie schizy. To było tak obrzydliwe. Jak zostawiacie coś na zewnątrz, to sprawdzajcie, czy nie macie mieszkańca tam. Tak, sprawdzajcie. Piotrek zostawił buty pod samochodem na całą noc i miał mieszkańca w bucie. I to najlepsze, że on włożył w girę w tego buta i tak z tym jechał, no nie? Dopiero później stwierdził, że coś mu noga drętwi. Kurwa, ale to było obrzydliwe, ja pierdolę. Szczęście, że to nie mi się przytrafiło, bo ja to chyba bym normalnie, nie wiem, wyszła z siebie i stanęła obok. Nie no, zawałem na miejscu. Z buta byś wyszła, czy...? Nie, z siebie bym wyszła, nie z buta. Obrzydliwe, no po prostu obrzydliwe. Zaraz zobaczycie, co to było. Niepotrzebnie mi to pokazywał w ogóle. Nie pokazuj mi więcej takich rzeczy, jak znajdziesz gdzieś. Po prostu to wyjeb gdzieś. Jedziemy do Poreci, a dalej to się okaże. Jak coś tu, jak zostawiacie buty na zewnątrz, to sprawdźcie, czy nie ma coś w środku, bo mi się coś tu ruszało, nie? Mówię, kurwa, co ja, jakiś skurcz mam? O, tu dokładnie. Co mi jakoś tak magnezu brakuje? A tu zobaczcie, co miałem, kurwa, w bucie. O. Co to, kurwa, jest w ogóle? Jesteśmy w Poreci, za mną jeden ze straganów z podróbami. Co jestem w szoku, bo takie rzeczy to zazwyczaj, wiecie, w jakichś Bośniach i Hercegowinach i tak dalej, a nie w Chorwacji. Wiecie, szok temat. Mnie zainteresowali, ale Niemców tam stoi od cholery oczywiście i Polaków, a później wracają, wiecie, wszyscy oryginalno, nie, chodzą. Dzisiaj Piotrek się śmiał, bo na kempingu była babeczka, która grzebała w koszach, ale od góry do dołu w Gucci, no nie? Ja ogólnie nie czaję tego. Znaczy czaję w sumie, bo kiedyś też tak miałam, że trzeba było... Grzebałaś w śmieciach w Gucci? Nie grzebałam w śmieciach w Gucci, ale chciałam się markowo ubierać. Ale mi to przeszło, bo zrozumiałam, że ważniejsza jest jakość ciucha. Jakość, jak on został wyprodukowany, żeby było bez szkody dla innych ludzi, tak? Cóż ja mogę powiedzieć, a te marki wszystkie, no to jest tak naprawdę kupowanie tylko dla szpanu i nic więcej, bo to większość z nich ani nie wygląda, ani nie ma zajebistej jakości, ale tylko nie, tyle, nie że gadaj, ma... bo Gucci z North Face'em to jest zajebiste połączenie. Sam bym sobie takie kupił. Tak, tu znajdziecie wszystko, no nie? Na jednym to macie nadrukowane Gucci, North Face, jeszcze Moncler do tego.
Masakra. W każdym razie mówię, co kto lubi, dla mnie to ten. A, rzeczywiście ładny. Dobra, nagrasz go. A jeszcze chcę powiedzieć, że zjedliśmy jeszcze, Piotrek je zajebiste lody tutaj, naprawdę. Przepyszne. Dwie wzięłam, wiesz, a żałuję, że nie wzięłam trzech właśnie. Pyszne. 12 kun za gałkę, czyli normalna cena tak mniej więcej. I naprawdę przepyszne, jak we Włoszech. Także jesteśmy usatysfakcjonowani. Tam jest 8 kun za godzinę, więc daliśmy 3 godziny. I powiem tak, super miasto, naprawdę bardzo ładne i jest dużo do roboty w tym mieście przede wszystkim. W sensie takim, że naprawdę można sobie fajnie czas zorganizować. Wycieczki są, ja chętnie bym pojechała na taką, już powiedziałam Piotrkowi, że jeżeli tylko tam, gdzie się zatrzymamy, gdzieś na stałe bardziej będzie, to lecimy. Czyli na to rejs z delfinami. Jeżeli zagwarantują nam delfin. Co ja chciałam takiego, są no różne te właśnie wycieczki statkami, łodzią taką pseudopodwodną, co tam jeszcze takiego było, no dużo różnych rzeczy, naprawdę dużo różnych rzeczy, można sobie popłynąć do różnych miast, Rowin, Pula i tak dalej. No jest co robić, miasteczko piękne, ale polecamy zwiedzać je przede wszystkim w godzinach porannych, tak 6-9 rano maksymalnie, z tego względu, że nie będzie wtedy ludzi, tak jak my byliśmy, były takie tłumy, że nawet nie szło zdjęcia zrobić, po prostu wiecie, ładnego, ja już próbowałam, wstawię w relację na Instagram, to kwiatkami, wiecie, ludzi zasłaniałam, gdzie tylko krzaczki jakieś były, to pyk, aparat, pyk, no nie? Znaczy też chyba dużo daje pogoda, bo wiecie, pogoda jest taka lekko pochmurna. No dużo ludzi by tak to było pewnie na plażach, jakby była ten, jakby było słońce, a jest tak pochmurno. To Szwablandia wyskoczyła na miasto. Po prostu mam dosyć, słuchajcie, no i tu jest więcej Niemców niż w Niemczech, no nie? Serio, po prostu w restauracjach czy coś, to wszędzie nie gadają po angielsku czy po chorwacku, tylko wszędzie po niemiecku cię zapraszają, no nie? Morgen i wiecie, i jazda dalej z tym niemieckim, ja mam dosyć po prostu już tej szwablangi. I wypierdzielają, już jest wrzesień, do szkoły dzieciory! I, no bo dzieciaków jest bardzo dużo. Kończę i jedziemy teraz gdzie? Do jaskini, tak? Tak, do jaskini Boredine, coś takiego. Tak, to pierwszy nasz dzisiaj, znaczy drugi przystanek będzie właśnie ta jaskinia, a później się zobaczy, co dalej.
plany zmieniają się jak w kalejdoskopie i tak też było tym razem. W sensie takim, że pojechaliśmy do jaskini, ale okazało się, że... Bilety dopiero na 17.30 no. były, ale to pod warunkiem, że były jeszcze, bo kolejka była do kasy i mogły się wyprzedać. Tak, i byśmy musieli 3 godziny prawie, że tam grzybić. Też my stwierdzili, że walimy to. Przyjechaliśmy na zipline, w sensie to Piotrka atrakcja w tym roku, co sobie wybrał. Więc przyjechaliśmy na Tyrolkę. Zaraz obczaimy, co tam, jak tam. A to jaskinie, no nie wiem, może jutro. Nie... Zobaczymy, czy przez internet możemy zarezerwować. No właśnie, zobaczymy, czy da się zarezerwować przez internet, bo ja nie mam zamiaru. Tam ludzie kwitną po te 2-3 godziny, a ja nie mam zamiaru. No, dla mnie to taka marnacja czasu. No pół godziny zwiedzania jaskini, a 3 godziny weź czekaj, aż cię tam wprowadzą. No, dramat. Na kebaba w Berlinie czekałaś 2 godziny. Nie przypominaj mi. Nie przypominaj. Po Tyrolce. Znaczy Piotrek jest. Ja to nie skaczę na tym. To się jedzie. Nie ma. No najpierw skaczesz, później jedziesz. Nie wiem, czy mówiłam wcześniej. W każdym razie Stokun. Są takie dwie liny tutaj, w tym Pazin. 140. 140 kun. No dobra, no wyluzuj człowieku. 140 kun za dwie liny. Tak jakby jedna 200 metrów, druga 280 czy coś takiego, no nie? No, ale na Piotrku wrażenia nie zrobiło, bo wiecie, on w tym, w Czarnogórze, w Tara, tak? Kanion Tara. Kanion Tara. Tam zjeżdżał na Tyrolce, która zapieprzała 100 km na godzinę, także tu nie zrobiło na nim wrażenia, bo wiecie, 40-50 km na godzinę tutaj się jedzie, także nie za szybko. No ale i tak myślę, że fajne doświadczenie, ludzie piszczeli i w ogóle, chyba że ktoś jest boi dupą jak ja. No to jest właśnie akurat, bo krótsza jedzie 40 na godzinę, dłuższa 50. W każdym razie, no to była taka, że nawet ja bym się zdecydowała, aczkolwiek wolę sobie odpuścić. Tutaj była spoko w tym Pazinie. Ej, ty jeszcze do wodospadu mieliśmy. No dzisiaj. I właśnie nastawiłem, a ty mi już gadasz o kempingu. Tak, bo jednak nie, zrezygnowaliśmy z tej jaskini, z tej Boredina, bo nie da rady zamówić przez neta jej. Trzeba by było tam jechać, grzybić na miejscu. No my nie lubimy marnować czasu, no nie? To takie marnowanie czasu, bo tam musisz grzybić 2-3 godziny na miejscu, no i to wkurza po prostu. A i w ogóle jak tu będziecie przyjeżdżać, to weźcie sobie coś do narzucenia, bo jest zimno. Zimno wieje, tak. Ja w bluzie tutaj chodziłam, bo naprawdę i to nie zgrzewało mnie. Jeszcze bym spodnie chętnie dresowe zarzuciła. Dobra, jedziemy gdzie? Do tego wodospadu, który się nazywa? A ja wiem. Ty to zawsze, wiesz co? No, Zarecki Krow. Zarecki Krow, proszę. Do krowy zareckiej. No, to tam jedziemy do wodospadu, a później na kemping jedziemy do rieki. Nie rieki, Rownin. Ja jeszcze coś wymyślę. Tylko nie to. I jemy sobie teraz ten drugie śniadanko. Mamy proteinowe jogurciki. Mamy bananki.
i mamy batoniksy proteinowe, także będziemy pełni energii. Już mamy za sobą 8,5 tysiąca kroków, a nic żeśmy praktycznie nie robili dzisiaj takiego. No poręcz tylko jadłem. No właśnie. Dawa do spadu! Mąż obruszony idzie, bo parking 30 kun. Ale zaraz przy wodospadzie. Dotarliśmy na parking do tych wodospadów. Płatny 30 kun. A jesteśmy leszczami. Nie za godzinę, tylko za dzień. Nie da rady na godzinę. I jesteśmy leszczami. Znaczy też mi się nie chciało czekać pół godziny, bo tak to ona się zawija, jest 17.30, zawija się za pół godziny i jest parking darmowy, nie? No. Chciałeś coś powiedzieć? Nie, chciałam ci kamerkę wziąć tak. Ale tak nie mogę, bo mi ręcznik i majty wypadną. Dobra, bo zobacz. Piotrek twierdzi, że za te 30 kun on musi się przekąpać. No muszę się przekąpać. Dobra. Nagrywasz to? A jak nagrywam, to od razu, proszę, proszę. Moi drodzy, przyszliśmy na ten wodospad. Wodospad jest tutaj, jak widać, taki malutki. No bo co, nie było opadów, pewnie za dużo. I tam z góry tylko ta woda leci troszeczkę, a tam u góry to jest praktycznie wyschnięte. Zaraz wam pokażę tam od góry wszystko, pójdę pierwsza nagrać. Co ja takiego chciałam jeszcze? No i woda wygląda trochę jak bajorko. Bo wiecie, to pewnie te brudy takie spływają. Siału nie ma, dupy nie urywa, ale i tak spoczy jak dla nas. Zdjęcia porobimy, filmiki i jedziemy na kemping. By worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me.